Dzisiaj w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbyła się piąta wiosna fizjoterapii. Studenci kierunku przygotowali dla przybyłych gości liczne pokazy, w których prezentowali swoje umiejętności. Naszym zamiarem i celem jest propagowanie pracy, umiejętności naszych studentów, również aparatury, urządzeń w zakresie fizjoterapii, którymi szkoła dysponuje. Staramy się, żeby to wyposażenie było jak najbardziej nowoczesne. Studenci też uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów fizjoterapii, przez wieloletnich praktyków, także bardzo utytułowanych profesorów w zakresie fizjoterapii. W związku z tym, że jest znakomita kadra, która pracuje na uczelni i mamy znakomitych studentów, muszę powiedzieć, bo teraz tutaj mogą się popisać dzisiaj studenci pierwszego roku, którzy zakończyli już ten semestr związany z nauką masażu klasycznego i próbują swoich sił. Pacjenci są bardzo zadowoleni. Podczas wiosny fizjoterapii swoje umiejętności prezentowali również studenci z innych kierunków medycznych. Szczególną uwagę zwracano na choroby cywilizacyjne, które coraz częściej dotykają wielu z nas. Cywilizacja nas dopadła i schorzenia niestety z przeciążeń, z pracy, z racji wykonywanego zawodu, także ci pacjenci, którzy chorują, a zwłaszcza zwyrodnienia. Przede wszystkim pacjent po co się zgłasza? Bo jest ból. Ból jest tym nieodzownym, prawda, czynnikiem, gdzie pacjent szuka pomocy. Dlatego tutaj i masaż, i zabiegi fizykalne, które wspomagają, prawda, i działają przeciwbólowo. Również tutaj pacjent znajdzie pomoc ze strony pań pielęgniarek. Choroba cywilizacji, wysokie ciśnienie, cholesterol, cukrzyca. Wiosna fizjoterapii jest organizowana nie tylko na Podhalańskiej Wyższej. Wydarzenie jest również tradycją na innych uczelniach kształcących fizjoterapeutów. Wiosna fizjoterapii jest organizowana w wielu uczelniach w Polsce, w tych uczelniach, gdzie jest kierunek fizjoterapii. U nas ona ma trochę inny charakter, ponieważ na innych uczelniach ona ma charakter konferencji, gdzie wykładowcy, studenci również mogą prezentować swoje prace naukowe, badania, mogą biorąć udział w konferencji, uczyć się od innych. Natomiast my postanowiliśmy zrobić ją w formie praktycznej, żeby pomóc tutaj mieszkańcom Podhala, bo oni są uczestnikami również, naszymi pacjentami. Coraz częstsze choroby cywilizacyjne wymagają interwencji specjalistów. W związku z tym zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny fizjoterapii sukcesywnie wzrasta. To jest przyszły, ciekawy bardzo zawód. Zawód, na który wydaje się jest dzisiaj ogromne zapotrzebowanie, szczególnie w naszym terenie, w tym terenie tutaj Podhala, gdzie jest mnóstwo domów czasowych, gdzie są ośrodki także sanatoryjne, a także obiekty spa, więc na fizjoterapeutów na pewno czekają ludzie, czeka ciekawa praca. Fizjoterapia i inne kierunki medyczne to praca z drugim człowiekiem. Oprócz wielu godzin spędzonych na wykładach i praktykach, niezbędna jest również pasja i powołanie. Dzisiejsza wiosna fizjoterapii pokazała, że studentom Podhalańskiej Wyższej nie brakuje bardzo dobrego wyszkolenia, ale przede wszystkim pasji, którą jest pomoc drugiemu człowiekowi.